Znany polski muzyk nie żyje. Ujawniono szczegóły pogrzebu Damian Niwieński. Nie żyje. Ujawniono szczegóły pogrzebu polskiego muzyka. Perkusista Damian Niwieński zmarł 5 listopada w wieku 35 lat. Muzyk zachorował na COVID-19. Ujawniono szczegóły uroczystości pogrzebowych artysty. Damiana Niewińskiego pożegnali przyjaciele, rodzina i branża muzyczna. Muzyk zmarł w wyniku powikłań po zakażeniu koronawirusem. Damian, zagraliśmy razem wiele koncertu. Tak naprawdę byłeś członkiem naszego zespołu. Jesteśmy załamani. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi Damiana. Dziękujemy za Twoją piękną duszę i za Twój talent. Do zobaczenia, pisała Daria Zawiałow. Pogrzeb Damiana Niewińskiego. Bliscy Niewińskiego poinformowali o uroczystościach pogrzebowych muzyka. Msza Święta w intencji zmarłego odbędzie się 11 listopada o godzinie 1330 w kościele parafialnym w żelazówce. O godzinie 14.00 Perkusista zostanie pochowany na pobliskim cmentarzu Kim był Damian Niewiński? Damian Niewiński był absolwentem wydziału Drzezu i Muzyki Rozrywkowej Akademii i Muzycznej w Katowicach oraz wydziału Drzezzu Akademii i Muzycznej w Krakowie w klasie dr Łukasza Żyty. Współpracował z takimi artystami jak Janusz Muniak, Marek Bałata, Adam Kowalewski, Piotr Rzaczek i wielu innych. Ostatnio współpracował na stałe z nowojorskim zespołem NATO Sportband, Band, z zespołem FLUE, Wojciechem Klichem, Grupą 3, Teatrem Witkacego w Zakopanem i Teatrem Imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nieustannie koncertował w kraju i za granicą, udzielał się również jako muzyk sesyjny, pisała Ewa Kałużna, związana z Radiem Łódź.